Hej, witajcie z tej strony Bobru, na waszych ekranach Steins Gate. To dzisiaj kolejny odcinek z zdobywania achievementów i przechodzenia przez trzeci rozdział. Od czwartego zaczyna się robić ciekawiej. Myślę, że dzisiaj do tego czwartego nawet dojdziemy i zaczniemy sunąć już na inne zakończenie. Ale w tym momencie, jak to wygląda? Będziemy teraz musieli zdobyć maile od Luka oraz od Ferris i na nie jakoś tam odpowiadać. Dałbym się jakieś, kurczę, coś na miniaturkę. To jest lipa, że nie mam jakby co wstawić tej miniaturki, bo teoretycznie nic się nie dzieje, prawda? O, coś, jakiś był mail, halo. Muszę odpisać. Paris. Okej. Okay. Chyba już to robiłem? Coś patrząc po tym, że... oj. Patrząc po tym, że nie mogę odpisać. Bo nie wiem, muszę odpisać. Chyba, że za daleko poleciałem, czekajcie. mogę wczytać jeszcze raz... Quick load? Nie, load? Jeszcze raz to. Teraz sobie zrobię miniaturkę. Wybaczcie, że ten odcinek tak wygląda, tak jak ten poprzedni zresztą wyglądał. Czekajcie, o to sobie... Teraz sam. Będzie dużo lepiej. Tutaj ja pod koniec tego momentu dostaję, może za późno na ten mail odpowiedziałem, po prostu. A może nie? O? Nie, o, widzicie, mogę. I teraz mam dwa wybory. W zależności co wybiorę, będę miał inne coś do wzięcia. Film song. Dobra, zacznijmy od film song. Czy to jest kolejna część operacji z ogłupienia ludzkości? Wytłumacz. Powinienem zapisać tuż przed tym. Ale jestem Gaugan, nie? No trudno. Teraz czekam na kolejnego maila. O! To jest, okej, okay, to jest part-time warrior. Nie, chyba tutaj chyba nie jest ważne, co odpiszemy. Tak mi się wydaje. Nie mam w ogóle tego zapisano w mojej solucji, w moim poradniku. O, to obrady okrągłego stołu, który nie jest okrągły. Okej, okay, coś mamy. Okej. Może że ten rozdział będziemy musieli zrobić dwa razy. Was it? Okej. A, spójrzcie na historię. Słucham, ale to nie jest ważne. To nie jest ważne, co się teraz dzieje. Myślę, czemu nas tam zatrzymało. Podoba mi się, jak muzyka się zmienia. Ale czekajcie, bo coś... Zaślepnąłem? Nie, dobra, już działa wszystko. O! Lukako. O! I tutaj? About frogs. Tak, Giro Frogs. Okej. Okay. Muszę to wybrać teraz. Te dziwnie wyglądające żabie rzeczy, które były popularne wśród nastolatek w Shibuya zeszłego roku, tak? Jeżeli się nie mylę, to było ich bardzo dużo, rodzajów różnych. Nie wiem, czy tego już nie robiłem przypadkiem. Być może, ale mimo wszystko chcę pójść za wszystkimi możliwymi achievementami, które mogą ominąć, czy też nie ominąć, bo tak będzie mi dużo łatwiej. Okej, okay, to znowu ten sen był. Okej, okay, maile. O, jest Shining Finger, znowu to wspomniała. Zdrajczyni. Dobra, Shining Finger. O Jezu, znowu piszę.
Coś jeszcze? Nie. Czekam to achievementy, kobieta, to mi tutaj spamisz. Byłaś taka urocza z tym pisaniem. Najgorzej. O, to jest straszne po prostu. Okej, znowu od niej. Totalny fatal. O. Lukako. O, i tu są żaby. Attachments. Ja chyba miałem już to, wydaje mi się. Ale na wszelki wypadek wolałem to znaleźć. Bo teraz, dzięki temu, będę miał to tutaj. Change wallpaper. Wiecie, ja chyba tą Jill of Rogi miałem, ale jest ich jeszcze... Jest ich jeszcze parę innych, więc zajebiste. Dlaczego Ferris nie odpisała na swojego maila? A teraz powinna jakoś niedługo odpisać. I dać mi odpowiednie rzeczy do kolejnych achievementów. Tak, to jest bardzo ważne rzeczy się dzieją. O? Uwagam. Nie, nasza Infinger. Ona jest straszna, jak ja z nią wytrzymałem tyle odcinków. Patrzcie, to nas spami. Najgorsza w świecie jest ta... Majka. それは同じ意味のようだけど違うような。 Niesamowite. Możemy ją zabić. Tu i teraz. Jeszcze pali dupa, nie? Że ser nie zna. Niesamowite. To teraz jest pytanie. Czy dostanę od... Od Ferry z kolejnej wiadomości. Soda. Merwa. Oni tutaj dalej testowali e-maila. Jeszcze nie wiedzą co i jak. O, no i ona przyszła. Jest. O. I teraz. Jak wybiorę Rainę Trackeru, to dostanę rzecz. Skoro o tym mowa, Mayuri kocha to show. Jest popularne też u nastolatek? To one w ogóle jest popularne u nastolatek? Proszę, no muszę to wszystko przeklikać jeszcze raz, bo jestem Gaugan. Gitar bym musiał przeklikać większość tego. O. Wysłałem ci strasznie trzaster odcinka, więc możesz zobaczyć jak to jest. Jeśli pożyczę DVD, nie ja, ale to może być szybsze, żeby pożyczyć je od Majuszy, Nian. Tutaj mam attachments. No i mamy streszczenie całego odcinka. Nie wiem, mam to odczytał, ok? Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, i teraz, moi drodzy, zrobimy taki manewr, że przejdziemy sobie do czwartego epizodu za chwilę. O, czekajcie, mamy jakiś mail. Od kogo mogę mieć maila? No tak. Okej. Czemu to są ważne wybory? Nie wiem, nic zaznaczono, żeby to były ważne wybory. O, i teraz mogę odebrać, bo już też nie. A wtedy odebrałem chyba. I miałem rozmowę z Darą i Mayuri. Titor do mnie dzwoni. Daru. Okej, nie strasz mnie w ten sposób. Christina. Tej rozmowy nie mieliśmy chyba. Chcę o czymś z tobą pogadać. Nie powinieneś najpierw odebrać? Daru. A więc coś głupiego. Zanim wyszedł, Daru powiedział, że idzie do Maytwin. Miał głupi uśmiech na twarzy. Nie masz szans, żeby nagle dzwonił po coś poważnego. Naprawdę jesteś samolubny, wiesz? Może to nie pamiętasz, ale wcześniej zmieniłem przeszłość e-mailem. Chris patrzyła na mnie. Miała bardziej pięty wyraz twarzy niż zazwyczaj. A może i była ta rozmowa?
Nie znam cię na tak długo, żeby powiedzieć, czy jest czemuś prawdę, czy nie. Co się stało? Wszyscy oprócz mnie zapomnieli o tym. Albo inaczej, fakt, że coś stało, został usunięty z historii. Przeszłość się zmieniła, więc teraźniejszość zmienia się razem z nią? Ale co mówisz, to nonsens. Dlaczego? Dlaczego pamiętasz zmianę przeszłości? Jeżeli użyłeś mechanicznego czasu, by się przemieścić do przeszłości, zmienić historię, to może to tłumaczyć mniej więcej. Ale z D-mailem? Nawet nie wyszedłeś stąd. Prawda? Jeżeli teraźniejszość się zmieniła, a my zmieniliśmy ją, też musielibyśmy się zmienić. Chyba tak. Bo nie mógłbym jej skipnąć. A to co jest? John Titor. Dobra, przeskipuję to. Messiah. To już jest czwarty. To jest już czwarty rozdział, przepraszam bardzo. Save. Tak, dobra, na razie tutaj zostajemy. I teraz, moi drodzy, cofamy się jeszcze chwilkę tutaj. Junior to zepsuć, bo znowu musimy odebrać od Ferris w odpowiednim momencie maila. To będzie kolejna część tam piosenka. Teraz od Ferris odbieramy i wybieramy opcję Fantazm. Głos tego wokalisty. Wokalista tego zespołu. Czuję od niej mocny rezonans. Dobra, i teraz lecimy. Nie patrząc na nich, skipujemy praktycznie cały rozdział. Aż do momentu, kiedy dostajemy kolejnego maila od Ferris. Tutaj nawet nie odpisujemy właściwie. I zaraz zrobię od razu jeden test, który upewni mnie, czy piosenki się zapisują przez przejście, czy nie. To też jest bardzo ważne. Lecimy dalej, zaraz będzie trzeba przyklikiwać te od Moeki różne wiadomości, to będzie przerąbane. Byłoby już nowe maile. Co z pami? Rukako. Teraz to nie interesuje tak naprawdę. To nie odpisuje specjalnie. Myślę, że to niczego nie zmienia w całości historii. Nie odpisywanie na maile. A to był drugi rozdział, teraz o tym myślę, ten trzeci. Ten dziwny sen. No i tutaj... niestety spam od Shining Finger. Żyjmy to jeszcze raz. Lęta kobieta. Cały czas spami. Marne przeżycie, powiem wam. O! Zalesień Finger, Boże, kiedy napiszę Ferris? Bliska, zabijcie Moekę, bliska. Jeszcze Surfa nam zdjęcia robiła, czajcie. Kłamstwo. Znaczy. Ore ni taisuru hyouka nado kiite wa inai ga. Krystyna no gimon ni wa kotaete oku. Sono sekinen wo dou toru tsumori? A? Semete mo chotto shirabete kara ni subeki. Oj, oj, dobra, ale jak to zrobimy, to już mamy wszystkie te takie nudniejsze rzeczy za nami i będziemy mogli przejść na świeżo do robienia czwartego chaptera i kolejnej ścieżki. Teraz będę też robił odkręcenie, żeby sobie te maile odbierać i achievement robić. Musiałbym mieć 100%, w sumie czemu nie?
Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, został wysłany mail. No chyba coś nie zadziałało wtedy. Soda. Mail wa... Żeby mi przyrapił momentu na odpowiedź, to złamałoby mi to serce. Jest. I teraz wybieramy opcję chaos. Wokalista FS, znany też jako upadły anioł, który zareceptował chaos, i Coitus Force Ride, i atmosfera się zmieniła, odkąd była niezależna. Chaos. Stań się chaosem, niosącym nieskończony ból. To powinno nam dać zaraz kolejną piosenkę do achievementa. Takie wybory musimy podejmować niestety, albo istety. O! Piosenka. Jest! Stań się chaosem dnia. To jest druga z trzech piosenek chaosu, które musimy zebrać. Super. I teraz, patrzcie, teraz powinniśmy mieć to, tutaj widzicie, Find the Blue. I teraz test ogromny tego całego systemu, save tutaj zrobię. Teraz robię load, tutaj. Teoretycznie pod koniec chaptera, zaraz jak nie to przejdziemy tam normalnie. Ale... Mamy czytnik Steinera, widzimy co, jak się zmienia rzeczywistość. Dobra, i tutaj ten... Ten saveik w takim wypadku jest bardzo ważne. Ten saveik musimy zalokować. On musi zostać, po prostu on się nam przyda, w zależności od tego, gdzie będę szedł. Bo teraz tak. To jest cała ścieżka, która... Ojej. Ojej. Wiecie. Coś się klikałem. C-crunchy, czekajcie, czy ja to mam? A to Hero of Rainet. Będziemy z Majuri pisać maile, a przy okazji będzie dobrze wybierać w odpowiednim momencie. I jakiś mail z Churisu będzie, który trzeba będzie ogarnąć. Czy mamy achievementa Warriors Gear Pride? Nie. Ja na początku chyba pójdę normalnie. Chociaż to są tylko maile z Churisu, to może i nawet nie będę musiał tutaj się rozgałęziać potężnie. A przyznam, że schemat tego rozdziału wygląda strasznie. Naprawdę. Ale w tym rozdziale będę mógł skończyć... trzy achievementy w sumie. Jeżeli dobrze pójdzie. Maile z Majuri muszę uważać. Muszę uważać na maile z Churisu. I właśnie przy mailu z Churisu jest pierwszy jakby początek True Enda. Początek True Enda jest z Churisu. No dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie idę po kolei. Ale droga jest naprawdę długaśna i ciężka. Mam nadzieję, że niczego nie ominę. Jest, tylko to mail. Majuri. Speaking of lotteries, okej. Okay. I teraz muszę wybrać magazyn. Majuri wygrała magazyn. Wciąż czytasz... magazyny anime? Jesteś naprawdę otaku. Dobra. Odpisane. Majiska. Felix, i uwaga, teraz niedługo powinien być scena już przed całym warsztatem. O, tutaj.
O! No to już było na pewno. O! Kto to jest mail? To jest Kurisu mail, prawda? Tak, asystentka. Did you write it? Tak, i tutaj się zaczyna. Albo mogę pójść na ścieżkę taką zwykłą, którą szedłem już, oczywiście. I tam jest achievement związany z nudlami jakimś. I tutaj jest, muszę wybrać scientist. Jestem marnym naukowcem, jestem szalonym, szalonym naukowcem. Dobra, send. I to jest początek true endu. Rozmowa niestety przebiega normalnie. Więc tutaj się nic nie zmienia. Okej, mam maila kolejnego. Asystentka. Scientist? A, bo jest kalitrówka. Co ty masz na myśli, mówiąc szalony naukowiec? Bardziej zły naukowiec. Mam rację? I muszę kliknąć teraz bad scientist. Reply. Chyba mój dziadek by wymyślił taki... dać pocisk, dać pojazd. Okej. Na wszelki wypadek zrobię sobie małego sejwika. Okej. Ostętka. Jakbyś mógł zrobić lepiej. Do better. I teraz opisujemy. Czy Amerykanie nie powinni być zabawni? Czyli oni ci tam uczyli? Ale chamsko. Teraz lecimy normalną ścieżką. I tutaj ponownie wszystko by było widoczne. Tutaj się raczej nic nie zmienia przez te maile. Na razie, oczywiście. Kurisu tutaj sobie przyszła teraz. Gotujemy. Wydaje mi się, że skip nie pozwoliłby mi skipnąć czegoś, czego nie przeżyłem. Part-time warrior. Taki chyba raz. Peaceful. O kurde, czekajcie, znowu coś... Dobrze, że zapisałem przed chwilą. Chyba za daleko o jedną scenkę poszedłem. Widzicie? To jest... Przepraszam, wiem, że to nie jest pewno coś, co jakoś bardzo wam odpowiada do oglądania. Aha, czekajcie, bo teraz... Grogranem po prostu. Ale przejdziemy przez to i myślę, że będziemy szli już na te endingi, które będą znacznie ciekawsze. Dobrze sobie zapisywałem. Najgorsze jest to, że właśnie jak się nie zdąży odebrać maila na czas, to jest kiepsko. To jest dobrze. Odsłany mail. Idziemy dalej. Ten taki delikatny skipy robił. O! O, i teraz się da. Teraz muszę wybrać tej peaceful. Niesamowite, jak Japonia jest teraz spokojna. Zgadzam się. Przez to, że organizacja próbuje ogłupić Japończyków. Japonię. I tutaj na wszelki wypadek znowuż zapiszę. Bo zaraz powinniśmy dostać kolejnego maila. Dodałem też achievementa. Widzicie, jak łatwo to przeklikać. Mogę odebrać maila, halo? To jest od niej, ojeju. Ojeju, Shining Finger. No to chyba wszystko było. Wszystko było po prostu. My ją tutaj przedstawiliśmy. To jest zmiana czasu. I ona coś wpisała. No ona wtedy użyła tej swojej maszyny. Tada. Tak, to. Pain finger.
Ojejku, dobra, dalej. Chować jeszcze kawałek. Gram jeszcze na maila od Kurisu, który będzie nas prowadził dalej do odpowiedniego zakończenia. Lukako. O, to scena. Rozumiecie, że mi zajęło 40 odcinków, żeby tam dojść, teraz w 2 odcinki przeskipowałem do tego samego miejsca? Niebywałe, co? Daliśmy maila. O, jest, Warriors Pride. Teraz w telewizji. Teraz widziałem dwóch kolesi walczących w telewizji. Myślę, że to były jakieś zawody. Przez to naprawdę szybciej pompuje mi się krew. Hej, mogę do ciebie przyjść, I come over and put you in a straight armbar. Chcesz ze mną porobić? Straight armbar? Proste ramiona? Komando sambo? To jest jakieś nawiązanie. Komenda sambo? Więc jesteś asesynem organizacji. Okej. Będziemy mieli jeszcze jakieś maile od Ferris samej. Ja znowuż zapiszę sobie szybciej bardziej tutaj. Okej. Mogę sobie wziąć sobie, czemu nie? Raz, skipowanko, skipowanko. Musi tu Risu znowu odejść, żebyśmy byli w stanie do niej, od niej dostać maila oczywiście. Żeby dalej triggerować odpowiednie zakończenie. Teraz się zastanawiam, co tak naprawdę zrobić, bo jeżeli teraz poprowadzę odpowiednią rzecz, to mógłbym tak naprawdę iść na kolejne zakończenia już. I nie wiem, czy tak też nie zrobię, czy sobie teraz nie polecę do przodu trochę. Czy nie zrobię teraz w ogóle zakończenia Ferris w kolejnym odcinku i zakończenia Lukako. A potem wrócę jeszcze raz do triggerowania tych odpowiednich tutaj true endingowych rzeczy. I ten save sobie bym wtedy zostawił. Okej, kolejny dzionek. Okej, maila odkorzystałem. Nie jest prostu na pewno. Ferris. O! To też miałem zrobić. Muszę wybrać hi. Szczur? Jaka kocia dziewczynka boi się szczurów? Rozczarowujesz mnie, Ferris Nian Nian. I tutaj znowu będę miał wybór przy kolejnym. Muszę to zapamiętać, że dostanę kolejny mail od Ferris, to muszę być gotowy na rozgałęzienie. Bo jak to nie zrobię, to po prostu popłaczę się. Tak, ale to jest dobry motyw. Skończę teraz te 2 achievementy i przed striggerowaniem True Ending flagi cofnę się do save'u z 6 rozdziału, albo sobie tam przeskipuję już poza nagraniem i następnie wyślę d-maila, przez co zacznę 7 rozdział. I 7 rozdział cały przeczytałem sobie, dotrzemy do Ferris Ending, a potem dotrzemy w 8 rozdziale do Luka Ending. I w ten sposób zrobimy kolejne 2 zakończenia, no i będziemy szli dalej oczywiście. Dobra, wybaczcie, jeszcze sobie tutaj tylko przewinę. Taki jest plan, ludzie, więc teraz mimo wszystko, chociaż zaczęliśmy iść w stronę, to ten sejwicz sobie zostawię i true ending będziemy robić po prostu później. Właśnie 3, bo to są, w zależności od tego, ile flag zaznaczymy, tyle taki będziemy mieli ending. Jedna flag to jest zakończenie Mayuri, od 2 do 5 to jest zakończenie Kurisu i 6 to jest true ending. Więc to te wszystkie 3 zakończenia zrobimy później. O, mailik. To od Mayuri. Czy od Mayuri coś tu... Crunch Kun. Okej, to jest jeden, co mogę wybrać. Chwila. Ja już powiedziałem, że chcę zjeść Crunch Kuna. Dobra. Coś w tej knajpce oczywiście. Chłopak. Była ta scena? Nawet nieprzyjazna, kochająca eksperymenty dziewczyna Triatlona może mieć chłopaka. Nie, niemożliwe, żeby taka arogancka, wkurzająca dziewczyna może mieć chłopaka. Ale kto to w takim wypadku jest? Rodzeństwo? Może jej ojciec, który mi widział od 7 lat? Boję się zapytać. W końcu jest straszne, kiedy się wkurza.
Wspomnienie jej wzroku sprawiło, że przeszły mnie dreszcze. Pośpieszyłem się drugie piętro. Nie, to chyba już było. Czy była ta scena wcześniej? Wiecie, muszę... Przeskipuję to jeszcze raz. Chyba to nie było. Ja coś, zaraz to jeszcze raz przeżyjemy, tą scenkę. Nie było tej sceny chyba. Nie kojarzę jej. Na szczęście bardzo cofnę, jeszcze raz ją przeżyjemy. To będzie po... A czekajcie, tutaj dostaliśmy maila. Dobra. Jeszcze raz, dalej. To jest Mayuri mail. Steins Gate no sentak nano dakara na! Śmiech. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jaki jest plan na najbliższe chaotyczne jeszcze odcinki? Niestety tak jest wybór Steins Gate, tak musimy te odcinki prowadzić. W kolejnym odcinku dokończymy sobie tutaj achievementy z tego rozdziału, po czym przeskoczymy na save'a, czekajcie, ja sobie teraz zapiszę tutaj. Po czym przeskoczymy na save'a, który jest tutaj i w tym momencie skoczymy sobie tak, żeby chapter 6 skończyć na tym, czy tam do tego save'a, żeby skończyć w ten sposób, żeby wysłać e-maila i przejść do kolejnego rozdziału, czyli 7. Zrobimy sobie zakończenie Feris, Lukako, potem wrócimy tutaj i będziemy szli tą ścieżką Kurisu. Ja myślę, że nawet lepiej pod tym względem, że wam nie pokażę teraz, co tam się dzieje z tą Kurisu. Ja jeszcze muszę zobaczyć na starych materiałach, czy gdzieś była taka scena. Bo teoretycznie skip nie powinien nam przeskakiwać przez coś, co widzieliśmy. Ale ja nie pamiętam tej sceny, a może taka scena była? Muszę sobie przypomnieć, tak czy siak, w tym momencie kończę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej chaotycznie skakać po czasie, aż w końcu zaczniemy robić zakończenia, więc myślę, że jeszcze jest 2 odcinki, no takie chaotyczne, może 3, a potem już powinno być coraz ciekawiej, coraz lepiej. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.